Kochani, no witam serdecznie. Nasz kolejny meczyk, tym razem gramy z Łużycami Lubań. Przypominam, że Łużyce Lubań w dzisiejszym turnieju mają, kochani, dwie ekipy. Nasze dziewczynki z ekipy Ślęzy Wrocław, wśród nich Naduśka. Dzisiaj trener Ewa i trener Arek prowadzą drużynę, kochani, na nowoczesnej hali pneumatycznej, czyli pod popularnym balonem. Tym razem w Legnicy, kochani, taki piękny obiekt powstał i już od razu tak wspaniałe turnieje. Wspaniały darczyńca, sponsor tytularny dzisiejszego turnieju Beka Turismo ufundował nagrodę główną, kochani, nagrodę główną w postaci wyjazdu na obóz do Hiszpanii. Natomiast dzisiejszy turniej to eliminacje. Najlepsze ekipy z dzisiejszego dnia przejdą do strefy, do fazy finałowej, do złotej, i tam zwycięzca będzie mógł cieszyć się z obozu w Hiszpanii. Kochani, Beka Turismo to największy w Polsce organizator takiej turystyki, kochani, sportowej w dziecięcym futbolu. Bardzo szanujemy tego typu inicjatywę. Być może kiedyś się uda mi być świadkiem naocznym tego typu kampu. To moje marzenie, tym bardziej, że jestem lubnocieplny, kochani, także mogę do Hiszpanii nawet rowerem. Natomiast dzisiaj o eliminację walczą dziewczynki ze Ślęzy Wrocław. Przypominam, że kilka dni temu Kudełek z rocznikiem 2011 z naszym FC Yellow Junior wywalczyli z pierwszego miejsca awans do turnieju finałowego. Także za kilka chwil, kochani, nie wiem dlaczego czekamy, być może po to, aby oba mecze uruchomić jednocześnie, kochani. Jeden gwizdek będzie uruchamiał dwa mecze równocześnie, także chyba jest na to szansa. Natomiast no, my dzisiaj w niekomfortowej sytuacji nie możemy dograć turnieju do końca. Nasia ma urodziny, dosyć dawno, kochani, zaplanowane turniej i nasza obecność na nim bardzo spontaniczna, praktycznie z dnia na dzień. Bardzo dziękujemy drużynie, bardzo dziękujemy trenerowi Arkowi, kochani, za zaproszenie, za to, że możemy dzisiaj być częścią drużyny. Natomiast tak jak mówię, kochani, mamy takie, zobaczcie, ustawione dwie drużyny i dwie ekipy Łużyc równolegle rozpoczęły, słuchajcie, swoje mecze. Nie wiem, czy gramy z jedynką Łużyc, czy z dwójką. Dzisiaj Łużyce, kochani, w dużym pokazie ognia mają dwie drużynki. Natomiast brawo Nasiu, świetnie to zrobiła. Samo podanie zostało przechwycone, zobaczcie. Fajnie sobie wypuścił chłopak piłkę. Natomiast bardzo aktywnie nasza pani bramkarz, kochani, poradziła sobie z tym bez problemu. Teraz Nasia fajnie po linii, natomiast troszkę nam się ta piłka źle przyjęła. Zobaczcie, prowadzamy. Super. Musicie powiedzieć, że bardzo fajny, ciekawy futbol, kochani, prezentują nasze dziewczynki. Zobaczcie, bardzo ofensywny. Strzelamy kolejnego gola na tym turnieju. Natomiast no, myślę, że dzisiaj, kochani, dziewczynki tutaj będą mocną siłą ognia na tym turnieju. Przypominam, że dziewczynki są starsze od chłopców, kochani, natomiast no, tak to działa. Patrzcie. Brawo, jeszcze Naśka zdążyła podać, świetnie, zobaczcie, super. Słuchajcie, przypominam, że na razie bez straconego gola z pięcioma strzelonymi, teraz mamy drugą bramkę w tym meczu, kochani, czyli no, ciężko się gra ekipie z Lubania przeciwko bardzo aktywnie, mocno presującymi dziewczynkami. Zobaczcie. No i teraz tylko interwencja bramkarza uratowała. Brawo, fajny, aktywny, żywy bramkarz, świetnie. Słuchajcie, kochani, no mimo wszystko my jesteśmy, owszem, za wygrywaniem w dziecięcej piłce nożnej. Wyniki są bardzo ważne. Natomiast bardzo nie lubimy, kochani, meczów tak zwanych
takim rozdwojeniem, gdzie jedna drużyna gra, druga tak naprawdę pracuje w defensywie. No takie rzeczy też są potrzebne, kochani. Niektórzy trenerzy wręcz potrzebują, kochani, co jakiś czas gdzieś tam swoją drużynę dać jej popracować w defensywie. Wtedy często się decydują na starsze, na grę ze starszymi rocznikami. Także wtedy często te mecze tak wyglądają. Natomiast zobaczcie, no, mamy wywalczony aut, nabity kolega. Natomiast póki co 2-0 przepraszam, prowadzimy. Jeszcze nie straciliśmy bramki w tym turnieju dzisiaj. Natomiast przypominam, że gramy formułę każdy z każdym mecz i rewanż, także każda z drużyn będzie miała szansę na ponowną konfrontację z daną drużyną. Natomiast my pewnie dla Was tego nie nagramy, kochani, a wynika to, tak jak mówię, z tego, że nie damy rady fizycznie dokończyć tego turnieju. Troszkę się spóźnimy, kochani, na urodziny, natomiast nie zapominamy w tym całym naszym piłkarskim szaleństwie, kochani, że szabelki to też normalne dzieciaczki, kochani, z normalnymi potrzebami, z koleżankami, niekoniecznie wszystkimi grającymi w piłkę, a już szczególnie właśnie u Nadii jest to mocno widoczne. Nadia to taka właśnie dziewusia. Już wiele razy na ten temat mówiliśmy, rozmawialiśmy. Nadia to nie jest tej dziewczynki, która, kochani, pluje na chodnik, chodzi po drzewach czy bije chłopaków. Tak kiedyś sobie wyobrażałem właśnie, kochani, piłkareczki. Natomiast Nasia jest bardzo taka mocno dziewczęca. Przypominam, ona po turnieju czy po treningu, kochani, przebiera się i to nie z dresów w normalne, kochani, ciuszki. Mówię, jest taka naprawdę dziewusia i to jest piękne w tym wszystkim, a poza tym zobaczcie, jak ładnie sobie poradziła w tej chwili. Pięknie bramkarz, kochani, ładnie wybronił Nasi strzał, kochani. Trochę chyba za ostro zeszła Nasia, nie? Wyrzuca się, tak, wyrzuca się ze światła bramki. Ucieka tak bardzo do końca, prawda, Guciu? Do linii ucieka, nie? Gutek mówi, kochani, że Nasia teraz idzie odpocząć. Nasia się, kochani, mocno do linii wyrzuca, ale to chyba spowodowane jest tym, że mówię, ona często gdzieś tam dogrywa. To bardzo zespołowa dziewczynka, kochani. To jest zawodniczka, która ma duży przegląd pola. Te jej podania sieją zawsze spustoszenie. Obojętnie, czy gra z chłopakami w młodziku, czy z orlikami, choć to się jej zdarza rzadziej, tak? Ale ona zawsze ucieka, nie? Tak do boku. Tak do boku albo do... No taki, kochani, ma gdzieś tam wizerunek gry. No, Gutek woli schodzić do środka, bo szuka strzału. Ona schodzi do zewnątrz, bo szuka podań. W każdym bądź razie, kochani, no, różne osobowości są na boisku potrzebne. Potrzebni są, kochani, egzekutorzy, ale są potrzebni też ci, którzy pozwalają i pomagają tą egzekucję wykonywać. Czyli tak naprawdę, słuchajcie, to wcale nie jest tak, że jak nie strzelamy goli, to znaczy, że źle gramy w piłkę. No przecież gdyby tak było, kochani, to obrońcy, pomocnicy, no... Odejdź, Guciu, odejdź. Ach, kochani, była szansa w tej chwili na gola. Natomiast czy tu jest 2-0 cały czas? 2-0, nie? Kochani, no fajne warunki postawiły Łużyce. Przypominam, że w poprzednim meczu, ja nie wiem tego, nie wiem, czy to jest 1 czy 2. Nie umiem powiedzieć, kochani, natomiast wiemy, że Łużyce to nasi przyjaciele. Wiemy, że tam potencjał ludzki jest duży, ogromny, także być może są równe drużyny, nie ma drużyny z mniejszym potencjałem i z większym, kochani. Natomiast no, o tym się przekonamy, grając za chwilkę z kolejną ekipą Łużyc. Natomiast brawo! No tutaj fajnie broni dziewczyna, naprawdę. Muszę powiedzieć, że trzyma nam cały czas mecz na zero, już drugi. W zeszłym meczu też miała taką interwencję. Gutek pochwalił koleżankę, mówi, że fajnie broni. Ma fajne pokrętło chłopczyk tam, świetnie sobie tam radził. No brawo. Zdaje się, że mecze gramy po 12 minut, kochani. No, jak się tu podzieliłby piłką. Nie mam pojęcia, Guciu, bo ja nie widzę tego. Ja nie widzę. Zobaczcie.
zobaczcie, tą przebitkę wygrywa i z prawej nogi pod cinką ładną go gola koleżanka strzela, kochani, czyli mamy 3-0 w tej chwili w tej konfrontacji na tym boisku. Natomiast myślę, że z wszystkimi ekipami czterema na pewno zobaczymy mecze, natomiast myślę, że rewanży może się, kochani, nie udać nam nagrać wszystkich. Myślę, że Nasia nie pogra we wszystkich dzisiaj meczykach. Natomiast patrzcie. Świetnie, brawo. Natomiast widzieliśmy do tej pory ekipę Lechi Dzierżoniów, widzieliśmy ekipę z Łużyc, zobaczymy ekipę z Pińska, zobaczymy ekipę tutaj z Legnicy, na co dzień trenującą na tym wspaniałym obiekcie. Guciu, ale my zazdrościmy im obiektu, nie? Fajny, nie? Słuchajcie, ale pozytywnie oczywiście zazdrościmy. Nasia na boisku jeszcze raz będzie wprowadzać aut. Gutek chce, żebyśmy tu zrobili jak najszybciej turniej, kochani, natomiast zaraz zobaczymy, jak to się uda. No, Nasia też nieustępliwa, nie pozwala tam chłopakowi się przedryblować. Zobaczcie, Nadia cały czas tą nóżkę wkłada, no to jest długa nóżka, kochani, także zobaczcie, będzie strzał z daleka. Nie. Brawo. Świetnie. Ale ciąg na bramkę też duży ma dziewczyna. Świetnie. Aj, kochani, troszkę chyba głowa nie była w górze. Nie widzieliśmy, gdzie bramka. Ale kontra wzorcowa. Brawo. Słuchajcie, no z tego, co słyszymy, tutaj od stycznia otwiera się drużyna kobiet. Brawo, Nasia, od córka. Ładna brameczka. Jak? Jak? Nie do linii, zeszła do środka teraz, nie? Gutek mówi, kochani, zeszła do środka, Nasia z swoim golem, kochani, w tym meczyku. Natomiast no, widzę, że chyba w przodzie teraz gra. Fajnie, że u trenera Arka się nie pozycjonują dziewczynki. Raz grają tutaj, raz grają tam, kochani, to fajne. Natomiast no, muszą się uczyć grać, kochani, na różnych pozycjach, tym bardziej, że no przecież to jeszcze są dziesięciolatki, także poniżej 10 lat. Także, kochani, oni, patrzcie, będzie strzał, ale tempo za późno. Uwaga. Tak, ładna akcja, kochani, świetnie. Brawo teraz. Kolejna, która to bramka? Numer 4 chyba, tak? Czyli no, przynajmniej na razie solidarnie, podobnie obdzielamy drużyny ilością bramek. W Dzierżoniowie wpadło ich 5, kochani, tu mamy póki co 4. Natomiast no, mecz jeszcze trwa, także może być jeszcze, kochani, tutaj jakaś bramka wpaść. Zobaczcie. Brawo! Po raz kolejny pani bramkarz. No świetnie, kochani. Jak już się uda nam strzał oddać, kochani, to pani bramkarz naprawdę robi fajną robotę. Świetnie, jest podanie, bardzo ładnie koleżankę uruchamia. Słuchajcie, no muszę powiedzieć, że koleżanka szybka bardzo jest, natomiast po raz kolejny nie udało się trafić światło bramki, ale no, sam rajd, wyjście do piłki bardzo imponujące. Mamy w tej chwili, kochani, patrzcie, i będzie gol. Tak, świetnie, brawo, gratulujemy, kochani, gratulujemy bardzo. Ze środka, Nadia, graj. Mamy 4-1, kochani, jest stracona pierwsza bramka, fajnie. Cieszymy się, kochani, na tą okoliczność bardzo, dlatego że tak naprawdę, mówię, nie lubimy meczy w jedną stronę, kochani. Piłka nożna się składa ze strzelania bramek. Brawo, jest prawa, o tym mówiliśmy. Była prawa? Była prawa. Brawo, Nasiu, prawa nóżka, super, o to chodzi. Uśmiech u Nasi, nie przekładamy, odpalamy, tym bardziej, że Nadia potrafi strzelić, co wam przed chwilą pokazała. Natomiast no, często ona gdzieś tam o tym zapomina.
Tak, Misiu? Na intuicję nagrywasz? No na intuicję, bo nic nie widać. Dawaj piątkę. Ile? 5-1, tak? 5-1 albo 6-1, tak? W każdym bądź razie brawo, gratulujemy serdecznie drugiego zwycięstwa w turnieju. Zaraz zobaczymy, kochani, jak się to potoczy dalej. Do zobaczenia.